Cześć, witam Cię na kanale Suwalskiej Przygody. 10. jubileuszowy duch puszczy? Zaczynamy! Mamy ostatni weekend listopada, więc jak co roku wstajemy bardzo wcześnie i wyruszamy do Gródka, by spotkać się ze wszystkimi na tym rajdzie. Na bazę docieramy około w 7:30. Jest już sporo ludzi i widzę dużo nowych twarzy. Ale nie tylko. Nie, my to pierwszy raz. Z Dolnego Śląska przyjechaliśmy, taki nalot mamy. Mam nadzieję, że w tym roku puchar to nie pechowce, tylko że podium. Nie, my chcemy... Stali w formie. Chwilę później zaczyna się już odprawa. Czas trwania imprezy jest indywidualny. Od momentu startu każdy zawodnik, każda załoga ma swój własny indywidualny czas. Także słuchajcie, życzymy Wam w imieniu całej naszej ekipy zabawy do takiej naprawdę na full wypasie, jak zawsze tutaj jest. No i żebyśmy się na koniec rajdu zobaczyli na imprezie wieczorem, no i fajnie się pobawili do białego rana. Także bawcie się dobrze i wszystkim życzę miłego dnia. Jak się będziemy spotykali, oczywiście może być przy ognisku. Do zobaczenia. Ustawiajmy się w kolumnę i wszyscy razem przejeżdżamy teraz na zalew na start. Dobrej zabawy. Kolumna jest ogromna, bo w tym roku zgłosiło się około 130 załóg, które będą walczyć w klasach quad, przygoda, turystyk bez wyciągarki, turystyk z wyciągarką, extreme electric i extreme mechanic. W tym roku łączymy siły z Pawłem, którego zdjęcia mogliście zobaczyć już podczas imprezy, a także na fanpage'u Podlasie 4x4. Dzisiaj to Paweł był naszym nawigatorem, a my jego transportem. Są z nami też Wiktoria i Mateusz, którzy towarzyszyli nam przez 6 dnia. W każdym razie omijamy kolumnę i wszystkich, którzy byli zniesmaczeni faktem, że jakaś czerwona terenówka pcha się lewym pasem, bardzo przepraszamy. Kolejka powoli przesuwa się do przodu. Szymon jest już na linii startu, a ja wysiadłam wcześniej i mam czas porozmawiać z uczestnikami. Dzień dobry. Dzień dobry. Wywiady, tak? Wywiady, czas zacząć. Dzień dobry, Sebastian. Jak nastawienie, powiedzcie mi? W porządku, cieplutko. Cieplutko? Tak. Jest dobrze. Jedziecie po podium, czy po prostu dla... A po co? Po podium. Jedziemy po przygodę. Jedziemy się dobrze pobawić. Jesteśmy pierwszy raz, także będziemy się uczyć. No to będę za Was trzymać kciuki. Teren na pewno macie fajny, bo jestem tutaj już któryś raz z kolei, więc będzie co robić. Super. Dzięki. Drugi raz z rzędu na duchu puszczy zamiast fotopunktów lub tradycyjnych pieczątek funkcjonują te elektroniczne. Każdy z zawodników ma specjalną aplikację w telefonie, czyli K44. Czas zabawy jest liczony od momentu, gdy tą aplikacją zostanie sczytana pierwsza tak zwana startowa karta sędziego. Cześć, dzień dobry. Cześć. Jak tam? Na duchu puszczy 10. Na duchu puszczy 10 jubileuszowym. Na mnie tam mąż czeka z transportem. Damy radę. W jakiej klasie jedziecie? Turystyk. Turystyk z wyciągarką. No to chyba w najweselszej klasie jedziecie. Chyba najwięcej będzie roboty. Mam nadzieję. Trzymam za Was kciuki. Pewnie się jeszcze zobaczymy na trasie. Wśród zawodników udało mi się też wypatrzeć starego znajomego, więc nie mogłam sobie odmówić przyjemności, żeby pójść z nim porozmawiać. Właśnie chciałam Was namierzyć. W jakiej klasie jedziecie? W turystyku bez wyciągarki. Pierwszy raz w życiu w ogóle startujemy w czymkolwiek, także na pewno będzie bardzo wesoło dzisiaj. A jak to się skończy, to zobaczymy. Miejmy nadzieję, że w ogóle do końca dojedziemy jakkolwiek. A czemu nie? Wiesz, różnie bywa w terenie, no nie? No wiem, ale... Wiadomo, może internet internetem, ale w praktyce może będzie lepiej niż... Nie ma teren wizji, to nie będzie może tego, pechu. Nie będzie klątwy. Nie będzie tego. Ciekawe, co Wy przynosicie, pecha czy szczęście? Zobaczymy. Zobaczymy. Pozdrawiamy Suwalską Przygodę. Jak nastawienie? Dobrze, pozytywnie. Pozytywnie? Jasne. W jakiej klasie jedziecie? Turystyk z wyciągarką. No to będzie się działo chyba, co? Musi się
po to jedziemy. Wprawdzie nie wszyscy jeszcze wystartowali, ale pora ruszać. Przed nami 80-kilometrowa pętla, a na niej 16 odcinków specjalnych. W tym próba czasowa i ta specjalna przygotowana przez Offroad Rescue Team, o której niestety dowiedzieliśmy się dopiero po fakcie. Jedziemy autem bez wyciągarki, a już na dojeździe na pierwszy OS widać było, że raczej będzie potrzebna. Aby nie zamysł. Na szczęście ekipa z patrola, która wracała z OS-u, szybko pomogła nam stamtąd wyjechać. Szymon, ty podjedź do przodu, będzie łatwiej, co ma podjeżdżać? Staram się! Resztę drogi pokonujemy pieszo. Nie wiem, ile w pewnym momencie było tutaj łącznie samochodów i quadów, ale była to pierwsza próba, na którą docierali wszyscy zawodnicy zarówno z klasy ekstrem, turystyk, quad, a nawet przygoda. Dawaj go tu! Wbijaj! Dawaj tu! Nie jedź! Dobrze trafiliśmy, co? To jest poligon. Nie sposób się nie zgodzić, bo gdziekolwiek byśmy się nie obejrzeli, tam trwała ostra walka. I więcej komentarza tutaj chyba nie potrzeba. Zresztą zobacz sam. Zostawiamy walczących zawodników i przenosimy się na kolejną próbę. Ale masz siłę! O kurde! Kurde! Ze mnie to by nie pomógł. Wygląda mi trudnością OS przypomina ten poprzedni, ale ludzi jest tutaj znacznie mniej. Dlatego po krótkiej chwili my też ruszamy dalej. Thank you.
Leśna droga prowadzi nas do wjazdu na nieczynne torowisko, wzdłuż którego organizatorzy umieścili kolejne pieczątki. Jak idzie? Walczymy. Walczycie? Samochód trochę duży jak słoń w składzie porcelany, ale walczymy. Na Suwalskiej przygodzie było więcej miejsca. Na tej próbie było dość spokojnie. Każda z załóg od momentu startu ma dokładnie 8 godzin jazdy. Jest prawie południe, ale my zaczynamy już odczuwać presję czasu i szybko zapadającego w listopadzie zmroku. Najwyższa więc pora przenieść się na kolejny OS. Pejzaż iście sielankowy i póki co jest tutaj spokojnie. Spotykamy właściwie tylko jedną załogę. Tak? Tylko nie wytrzymują. No już dzisiaj drugi ukrycie. Masz sprawę. Ale do tyłu próbuje się obracać. Sprzęgiełko trzyma. Wkrótce jednak zaczynają się zjeżdżać kolejne. Tam jest spadek, czy tam jest? Tam jest korzeń, dawaj, śmiało. Dawaj, ten spadek. Jeszcze kawałek? Dobra! No nie wyjedziemy. Stój! Mocno w lewo, fajnie, no na mandra. Na opony rozkrywamy. No to chyba korzeń była. Na maksa w prawo. Dobra, też w plus. Gdzie mamy dalej? Na pani to? Ale może na lince, Michał! Może na lince! Uwagaj tam! A czemu on nie jedzie? Michał, uważaj! Czekaj! Czekaj! Jak coś, to w to dawaj! Albo cofnij się najgardziej i w tą stronę do drzewa bliżej. Dobra, już dalej nie mogę. W prawo i do przodu. To co, teraz do tyłu? Nie. Jeszcze. Dobra, dawaj. Korzeń, czekaj.
wchodzić. Dawaj łopatę. Nie, ja nie mogę hamulca puścić. Znaczy, nie no. Łopaty masz... Troszeczkę odpuść do tyłu i rozpęd. Czekaj. Patrz, tak jak stoję, dalej niż ja stoję, to nie puszczaj. I brawo, Kamil, brawo. Dajcie robić, co tam puszczą. Dobra. Zostawiamy walczące załogi i trawersy. Jedziemy dalej, tym razem na próbę czasową. Na OS-ie pusto, ale mamy trochę szczęścia i trafiamy akurat na przejazd jednej z załóg. Powrót zajmuje nam sporo czasu, więc na ostatni OS docieramy już przy zapadającym zmroku. Nie, no już widać wina. Możesz winać winę swoją, także... Do zakończenia zmagań w tym momencie pozostała godzina, może półtorej, ale na próbie nic więcej się nie działo, więc wracamy na bazę. To był długi i bardzo intensywny dzień. Organizatorzy jak zawsze postarali się o to, żeby teren był dobrze przygotowany, a próby ciekawe i wymagające. I choć niestety nie obyło się bez kilku incydentów z zerwanymi pieczątkami, to myślę, że wszyscy będziemy wspominać ten rajd bardzo dobrze. A oto tegoroczni zwycięzcy w klasie Przygoda, Turystyk bez wyciągarki, Turystyk z wyciągarką, Ekstrem Elektryk, Ekstrem Mechanik i Quad.
Tradycją jest już przyznanie pucharu Fair Play i największego pychowca rajdu. Było mokro, było fajnie, ale niestety pieczątki troszkę miały z tym problem, rozmokły, pospadały. Za to was serdecznie przepraszam. Jeszcze parę słów odnośnie zdjęć. Na Facebooku to wasze 4x4 w zakładce Dół Pruszczy. Znajdą się zdjęcia za chwilę, być może już nawet są udostępnione, więc będzie można na bieżąco obejrzeć. A tymczasem życzę wszystkim udanej imprezy. Dobrego rana! Brawo!